Ale ja nie potrafię. Nie chciałaś ćwiczyć na kimś obcym? Dobra, masz Rafała. Musisz nauczyć się, jak pacyfikować takie idiotki. Ale po prostu będę jej unikać. W tamtej szkole też unikałaś tych ludzi i jak to się skończyło? No. Słuchaj, ja to chcę tylko dla twojego dobra, a Rafał się nie obrazi. Nie, spoko. Chill. Ja się nie obrażę. Zaczynajcie. Dobra, spróbuję. Dawaj. Młoda! Wyskakuj z kaski. Czy tobie się wydaje, że jesteś na jakimś kółku teatralnym? Nie rżnij głupa i gadaj normalnie. Młoda. Dawaj kasę. Nie, musisz go zniszczyć psychicznie. Ale jak? Ja nie potrafię. No, skup się, obczaj cel. On ma duży nos, możesz to wykorzystać. To dla ciebie jakaś niespodzianka? Dajesz. Nie głupku. No, beznadziejny głupku. Dajesz. A co potrzebujesz kasy? Na operację plastyczną? A ty co się cieszysz? Żeby też by się przydała i nie jedna. Brawo, moja krew. Przepraszam. Spoko, akurat to, jak chodzi stanąć tak bardzo, to mi się bardzo podoba. Nie pozwalaj sobie. Czy się nie mówiłam na serio? No wiemy. Dobra, to ja muszę iść do toalet. Jestem z ciebie dumna, młoda, musisz tylko ćwiczyć. Dobra, to. Młoda nieźle sobie poradziła. Jeszcze kilka lekcji i nikt nie będzie miał odwagi jej zaczepiać. Mam wyrzuty sumienia, że nie zaczęłam jej szkolić wcześniej. Ale teraz chodzimy razem do szkoły i nie pozwolę na to, żeby ktoś znowu bezkarnie ją zaczepiał. To było okropne. Wiem, że Rafał się nie obraził, ale czułam się strasznie. Nie chcę być taka jak ci ludzie, którzy mnie prześladowali w poprzedniej szkole. Może tak byłoby mi łatwiej, ale nie. Więcej czegoś takiego już nie zrobię.